Niektórym winyle kojarzą się z przeżytkiem. Okazuje się jednak, że wyparta w latach 90. przez płytę CD płyta analogowa powróciła do łask i ma się świetnie. Dowód? Pierwszym niech będzie giełda zatytułowana Tysiące winyli, która 19 marca odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Inicjatywa, która zrodziła się we mnie tak naprawdę, jeżdżąc po giełdach po całej Polsce, pomyślałem o spotkaniu, które będzie skupiało nie tylko ludzi, którzy próbują w ten sposób zarobić na życie, ale ludzi, którzy kochają ten nośnik, żyją tym, czyli kolekcjonerów, pasjonatów, często DJ-i z własnymi kolekcjami. No i podróżników takich jak ja, którzy jeżdżą po świecie i przywożą ze sobą muzykę, jak za dawnych czasów. 11 wystawców, choć nie z daleka, bo większość z nich jest z Trójmiasta, postanowiło przywieźć swoją muzykę do ECS. Giełda odbyła się tu po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni. To nie jest już taki jakiś bardzo ewenement, tylko w ciągu ostatnich kilku lat, z roku na rok, kilkaset procent rocznie wzrasta sprzedaż winyli, więc to jest moja prywatna opinia, bo to nie jest jakaś wnikliwa analiza. Ja podejrzewam, że chodzi o to, że w odpowiedzi na to, że doszliśmy do takiej cyfryzacji muzyki, do ściągania MP3 z iTunesów i tak dalej, ludzie zapragnęli jakby wrócić do takiego fizycznego obcowania z muzyką. Ciepłe, analogowe brzmienia, którym zdaniem audiofilów nawet najdoskonalszy zapis cyfrowy nie jest w stanie dorównać. Specyficzny klimat, niełatwy do opisania słowami, ale wyczuwalny. W winylach jest jakiś ukryty czar. Włożymy płytę CD, nie mamy tych smaczków. Jeżeli mamy dobry sprzęt, gramofon plus kolumny, to wyłapujemy niezwykłe smaczki muzyczne. Słyszymy inaczej zupełnie instrumenty, orkiestrę i to jest niesamowite usiąść w fotelu, wziąć sobie kawę, włączyć jakąś płytę jazzową. Wtedy człowiek po prostu odpływa. Winyle dlaczego? No bo to jest jakaś historia, tak? To jest zbieranie płyt od samego początku, gdzieś tam w latach 80. zaczęłam. Wychowałam się na Trójce, czyli tutaj Marek Niedźwiecki, Kaczyński, Beksiński, także to jest z tego powodu sentyment. Płyta winylowa kojarzy się z czarnym, dużym krążkiem. Wizyta w takim miejscu jak giełda może zmienić nasze wyobrażenia. To jest akurat płyta JAX, bardzo dobry zespół. No, wizualnie wygląda to w ten sposób. Są kolekcjonerzy płyt różnobarwnych. Ja się skupiam bardziej na muzyce, ale też mam świadomość tego, że co niektórzy szukają płyt ładnych. Takie ładne płyty mogą przydać się nie tylko do słuchania. Szuka pan czegoś konkretnego? Konkretnego nie. Bardziej do wystroju niż do słuchania raczej. Także. Czyli winyle potrzebne do urządzania wnętrza? Też. Nie mamy gramofonu obecnie, planuję zakup, ale jak na razie do wystroju. Nowe mieszkanie mamy, także przydadzą się. Giełda winyli to jeden z pięciu punktów, które 19 marca przygotowano w ECS w ramach wydarzenia Freedom and Peace Day. Przychodzą dzisiaj nasi goście na różne wydarzenia w ramach Freedom and Peace Day. Tak? Mogą przyjść na giełdę płyt, mogą posłuchać Makena, ale mogą również zwiedzić z żywymi eksponatami, z działaczami opozycji wystawę stałej, wysłuchać ich historii. W czasach, gdy do odsłuchiwania i przechowywania muzyki wystarczają urządzenia wielkości pudełka zapałek, winyl jest wciąż na topie. To dobry znak.